11. kolejce drugiej grupy trzeciej ligi rezerwy Lecha Poznań zremisowały z Górnikiem Konin 1-1. Zapraszam na skrót z najciekawszymi akcjami z tego spotkania. Komentuje Jakub Szymczak. Teraz ładnie podciągnął z piłką Mielcarek, spychała, on potrafi uderzyć z dystansu, ależ było blisko, poprzeczka Kołodziej nad poprzeczką, ależ to była kapitalna okazja Poznaniaków. Piąta. Kołodziej świetnie teraz jednym balansem ciała minął Śniega, zagrał do Modera. Moder faulowany teraz ewidentnie w polu karnym przez Mateusza, wypycha, no i będzie rzut karny dla rezerw Lecha Poznań. 20 minuta spotkania. Kołodziej kontra Kołodziejczak. Kołodziej, ale za lekko i Kołodziejczak broni ten strzał. No. Dobrze, teraz grał klatką piersiową Wasilewski do Mielcarka. Mielcarek stara się ruszyć prawą stroną boiska, ale blisko niego Radoszewski. Znalazł jeszcze Wasilewskiego, czy zagrał za mocno? Niedobrze jest. Wasilewski, Tomczyk! Tomczyk, gol! A więc piłka w siatce, 82. minuta spotkania. Idealna ilustracja tego meczu. No nie wszystko w tej akcji było idealnie, ale efekt jest taki, że piłka znalazła drogę do bramki Górnika Konin. 82. minuta meczu. Paweł Tomczyk, Lech II Poznań, Górnik Konin. 1-0. To jest ogromna szansa dla Lecha na kontrę. Tomczyk sam powinien zagrać, już tam jest dwóch zawodników Lecha Poznań. Tomczyk sam przedarł się prawą stroną. 3-2 poznaniacy. Tomczyk, Mielcarek, Mielcarek, spokój! Ale świetnie zrobił wszystko w tej sytuacji Mielcarek. I kiedy wydawało się, że to już musi wpakować piłkę do siatki, kapitalną interwencją popisał się Kołodziejczak. Ale jest przechwyt Puchacza i szansa na kontratak dla Lecha. Puchacz ma Kurminowskiego, ma Tomczyka, wybiera Kurminowskiego. Kurminowski jest w polu karnym. Kurminowski! Obok bramki. 87. minuta. Druga znakomita sytuacja Lecha. Już przy stanie 1-0 zmarnowana. Oby się to nie zemściło. Augustyniak otrzymał polecenie zawieszenia tej piłki w polu karnym. Tak zrobił. Fatalny błąd Miłosza Mleczki. I w 89. minucie do wyrównania doprowadza Paweł Błaszczak, a więc strzela swojego 4. gola w tym sezonie napastnik Górnika Konin. No i Lech, te dwie kapitalne sytuacje Mielcarka, Kurminowskiego niewykorzystane zemściły się w 90. minucie, gdy błąd Mleczki wykorzystał Błaszczak i doprowadził do wyrównania. Zaczęliśmy dobrze, byliśmy skoncentrowani. Mieliśmy też rzut karny i mieliśmy kilka sytuacji, żeby tę bramkę już w pierwszej połowie strzelić. Nie udało się. W drugiej połowie nam to się udało. Tak jak powiedziałeś, mieliśmy jeszcze tę okazję, 2-3, tym po prostu musimy wykorzystać. Zawsze tak jest. Jest to młody zespół, który się uczy grać w piłę. Jest tu dużo chęci, dużo zaangażowania, ale jeszcze spokoju nam brakuje. Ten spokój się po prostu nabiera tylko graniem, tak, doświadczeniem. Także nie ma tu za dużo to analizować. Idziemy dalej, pracujemy dalej, to taka nasza praca. Ale ta młodzież musi wyciągnąć wnioski, żeby po prostu w następnych meczach błędy, które powtarzamy, po prostu żeby ich nie było. I tyle, nie mają za dużo gadać. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.